Hej, Rook. Gotowa? Znowu ty. Idziemy? A gdzie Johnny? Jednak nie mógł przyjść. Wyglądasz niesamowicie. Tak mówi Johnny? Kiedy się pojawi? Dołączy do nas później. Widzę, że trzymasz go na krótkiej smyczy. Bardzo rozsądnie. To Porsche Johnny'ego? Skąd je masz? To właśnie było w tym kontenerze, o którym mówił Grayson. Okej. Mam parę niezłych wspomnień związanych z tym wozem. Możemy jechać. Silver Pixel Cloud to twoje ulubione miejsce? Kiedyś może tak. Strasznie dawno to było. Kina samochodowe już dawno przestały być możliwe. Ale Silver Pixel dalej się jakoś trzyma. Brzmi jak fajne miejsce na randkę. Też mi się tak wydawało. Dlatego podsunęłam Johnemu, żeby mnie tam zabrał. Wiele lat temu. Czyli to nie był jego pomysł? Oczywiście, że nie. Dla niego pomysł na dobrą zabawę we dwoje to wysadzanie siedziby Arasaki. Dobra, Vi, to teraz powiedz, co jest grane tak naprawdę. To znaczy? Johnny nigdy nie robi niczego bez ukrytych motywów. Więc o co chodzi tym razem? Johnny się zmienił. Naprawdę chcę z tobą spędzić trochę czasu. Nie ma w tym żadnych haczyków. Rogue? Przetrawiam to. Bezinteresowny Johnny Silverhand. Ewidentnie masz na niego dobry wpływ. Zamknięte? Naprawdę dawno mnie tu nie było. W zasadzie to otwarte. Byłam tu już kiedyś. Możemy wejść do środka. To będzie bardzo kameralna randka. Okej. Próbuj uruchomić sprzęt kinowy, a ja wybiorę dla nas dobre miejsca. Jasne. Dobra, chodźmy sprawdzić projektor. Tu jest wejście. Ciekawe. Busi. Okej, to chyba to. Wiesz, jak uruchomić projektor? Patrz, ostatnio grali Bushido 10. Idealnie. Wygląda na straszną szmirę. Vi, jesteśmy w kinie samochodowym. Film tu jest najmniej ważny. Po prostu ma coś lecieć w tle. Krew, flaki, cycki i takie rzeczy. Do Bushido rzeczywiście pasuje. Dobra, Vi, możesz już spadać. Dam sobie radę. Bawcie się dobrze.
Zajęłam dla nas najlepsze miejsca. Wskakuj. Wiedziałam, że sporo musiałoby się zmienić, żebyśmy mogli spędzić jeden normalny wieczór w kinie. Ale na to bym nie wpadła. Możemy udawać, że jest 2015. Dopiero się poznaliśmy i jeszcze nie wiem, jakim jesteś skurwysynem. Pewnie. Zwabiłem cię do kina, żeby cię przelecieć. Technicznie mógłbym to zrobić. No więc jest 2015. Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, zmieniłbyś coś? Podjąłbyś inne decyzje? Znowu dałbyś się zabić. Za swoją obsesję Arasaki, za kogoś, kto już nawet nie był człowiekiem. Hej, co się dzieje? Nic, po prostu... Miałam dużo czasu na rozmyślanie, kiedy cię nie było. Co by było, gdyby i tak dalej. Na pewno o to chodzi? A nie o Graysona i Smashera? Co? Co ma Smasher z tym wspólnego? Mam wrażenie, że tamta sprawa nie daje ci spokoju. Bo nie daje. Jestem wkurwiona i rozczarowana. Ale nie chcę teraz o tym myśleć. Liczy się tylko to, że wróciłem do ciebie. To chyba lepsze od co by było, gdyby. Ale mamy tylko jeden wieczór. To więcej niż się spodziewałem. Rok, jestem tu w pożyczonym czasie, w pożyczonym ciele. Ale wróciłem. Wobec V. Wobec ciebie. Próbowałam udawać, że nic się nie zmieniło. Że jestem tą samą Rogue, którą znasz. I nawet na chwilę udało mi się oszukać samą siebie. Wrócę sama. Rogue! Kurwa. Uff.
Rok już nie ma? Tak. Chyba nie poszło za dobrze. Nie. Mieliśmy spędzić miły wieczór w kinie. Ale coś ją dręczy. I nie chce mi powiedzieć. Coś podejrzewasz? Pamiętasz, jak Grayson dziwnie z nią rozmawiał? Dziwnie to mało powiedziane. Ewidentnie pogrywał z Rogu. A może jest w tym coś więcej? Muszę nad tym trochę pomyśleć. Ale na razie zawieź mnie do Northoak. To ci pomoże ze sprawą Rogue? Nie. Chodzi o Kerego. Opowiem ci na miejscu. To był naprawdę chujowy film.